darterów i zawodników Kujawsko-Pomorskiej Ligi Darta. W tym roku po raz pierwszy zorganizowany będzie projekt turniej drużynowy, który nazywać się będzie Puchar Ligi. Do Pucharu Ligi zgłosiły się w terminie 23 drużyny ligowe. Rozpoczynamy rozgrywki już w najbliższy czwartek, czyli 21 maja. Drużyny rywalizować będą w fazie pucharowej w dwóch meczach. Każdy mecz będzie składał się z dwóch spotkań. U siebie i na wyjeździe. Wygrywa mecz drużyna, która uzyskała więcej małych punktów w dwóch meczu. Co nowego? W turniej Pucharu Ligi gramy według rozpiski na 16 singli, czyli w meczu będzie grał każdy z każdym. Każdy zawodnik rozegra 4 mecze. Poza tym wszystkie mecze będą odbywały się zgodnie z obowiązującym regulaminem. Tak jak mówiłem, do turnieju zgłosiły się 23 drużyny ligowe. Po pierwszej rundzie, która zostanie rozegrana 21 i 28 maja, pozostanie 12 drużyn. W drugiej rundzie owe 12 drużyn będzie również rywalizować, tak że po drugiej rundzie zostanie 6 drużyn. Druga runda rozegrana zostanie 3 i 11 czerwca. Po trzeciej rundzie zostaną 3 drużyny. Te 3 drużyny spotkają się w turnieju finałowym, który będzie jednodniowymi rozgrywkami. Trzecia runda odbędzie się 18 i 25 czerwca. Nagrodą w turnieju Pucharu Ligi jest 50% refundacja dla dwóch pierwszych drużyn, czyli w sumie dla 8 zawodników, na drużynowe Mistrzostwa Europy Federacji FEX, które odbędą się we włoskim Ligano. W turnieju rozstawionych będzie 7, w pierwszej rundzie losowania rozstawionych będzie 7 drużyn z ekstraklasy. Przygotowaliśmy, tutaj mamy wypisane 7 drużyn z ekstraklasy w takiej kolejności, jaką mamy w tabeli. Czyli Nine Dart Bullies, Przepompownia Toruń, Sami Swoi Nine Darts, Bad Company Piwiarnia, Merlin Bydgoszcz, Zamek Zawiszy i Rico Fordon. Do tych drużyn dolosujemy po jednej drużynie i te drużyny wtedy utworzą pary pierwszej rundy. Z pozostałe drużyny również połączymy w pary. Zostanie nam jedna drużyna, która będzie miała wolny los. Tu mamy 7 drużyn, reszta drużyn jest w kociołku. Mieszamy, dosługujemy drużynę do Nine Dart Bullies. Bullsi zagrają z Omegą Fordon. Przepompownia Toruń zmierzy się w turnieju z Kaper 2. Przeciwnik dla Sami Swoi Nine Darts to Drink Team Piwiarnia. Z drużyną Bad Company Piwiarnia zmierzy się drużyna Trip Shot. Przeciwnikiem Merlina Bydgoszcz będzie drużyna Amator Team. Zamek Zawiszy zagra z Tawerną Nakło. A przeciwnikiem drużyny Rico będzie drużyna Magicy Merlin. Teraz głosujemy pozostałe pary finału pierwszej rundy. Poznamy też drużynę, która ma wolny los. Jako gospodarz w pierwszym meczu Phoenix Bydgoszcz. Jako gość w pierwszym meczu Dziewiąta Lotka. Gospodarz Chillout Fordon.
gościem będzie Piracka Tawerna. Gospodarz Dart Song Lipniki. Gość to London Bum Bum. Zostają trzy drużyny. Dwie z nich spotkają się w pierwszej rundzie. Jedna będzie miała wolny los. London Shot. Zmierzy się z drużyną Kaper. A wolny los przypada drużynie Tawerna Old Boy. Czytam jeszcze raz pary pierwszej rundy. Nine Dart Bullies kontra Omega Fordon. Przepompownia Toruń, Kaper 2. Sami swoi Night Darts zagrają z Dream Team Piwiarnia, Bad Company Piwiarnia z drużyną Trip Shot, Magicy Merlin Bydgoszcz zmierzy się z drużyną Amator Team, Zamek Zawiszy zagra z Tawerną Nakło, Rico zagra z Magikami Merlin, Chillout Fordon zagra z Piracką Tawerną, Phoenix Bydgoszcz zmierzy się z drużyną 9 Lotki, Dart Song Lipniki zagra z drużyną London Bum Bum, London Shot zmierzy się z drużyną Kaper Bydgoszcz. Wolny los przypada drużynie Tawerna Old Boye. Drużyny, które są po lewej stronie, są gospodarzami w pierwszym meczu. Te, które są po prawej stronie, są gościem. Pamiętajmy jeszcze, że gramy w kategorią drużyny.